Drodzy, witajcie. Witajcie w nowy dzień, witajcie w Nowym Sączu. Drodzy, na początek trochę historii. Historii, która ma związek z tymi dzisiejszymi tekstami, które będziemy chcieli razem wspólnie przeczytać. Nowy Sącz było miastem i jest do dzisiaj, bo gdzieniegdzie widać te ślady miasta wielu kultur. Również i nasza parafia miała taką możliwość i nasi parafianie mieli możliwość budowania tego miasta. Miasta Nowego Sącza. A wiecie dobrze, że kiedy ludzie potrafią się zjednoczyć, kiedy kultury między sobą potrafią współdziałać, przenikając się, to jest możliwy rozwój miasta, rozwój narodu, rozwój kraju, a także można powiedzieć rozwój świata. Drodzy, wjeżdżając do Nowego Sącza możecie zobaczyć trzy takie elementy, które związane są z budowaniem. Za mną znajduje się zegar, zamek i most. Jak one mają się do tych dzisiejszych tekstów? Posłuchajcie. W Księdze proroka Zachariasza czytamy: przybędą z daleka i będą budować świątynię Pana. A apostoł Paweł w liście do Efezjan w 2 rozdziale tak pisze: w nim i wy zostaliście włączeni we wspólne budowanie, by w duchu stać się mieszkaniem Boga. Drodzy, zegar to czas. Czas, który jest nam dany, jest po to, abyśmy budowali, abyśmy mogli to, co najlepsze w nas samych, czyli siłę, energię skumulować, aby w danym czasie budować coś dobrego. Może nie tak, jak było to kiedyś, kiedy ten zamek był budowany. Ale dzisiaj, drodzy, zupełnie w innym wymiarze. My dzisiaj tak naprawdę przełamujemy dość często barierę czasu. Potrafimy w jego krótkim odstępie zorganizować się, zrobić nabożeństwo, zrobić spotkanie młodzieżowe, przełamując również to, co jest między nami, czyli tego, że nie możemy się widzieć tak fizycznie. Drodzy, dlaczego tak się dzieje? Dzieje się dlatego, że w tym czasie w nas działa Duch Święty. Duch, dla którego pojęcie czasu w ogóle nie ma znaczenia. On potrafi jednoczyć. On chce budować w nas siłę. Siłę do tego, abyśmy mogli nie widzieć się, być razem złączeni. A co łączy? Łączy most. Ten tutaj łączy ze sobą dwa brzegi. Jezus Chrystus. Jezus Chrystus w tym czasie, w którym teraz się znajdujemy, łączy nas bardzo mocno. I to, drodzy, widzimy. Widzimy w nas samych, jak przez Jezusa Chrystusa w czasie, w którym działa Duch Święty, możemy być zjednoczeni, mimo że się nie widzimy, mimo że nie spotykamy się w naszych kościołach, w naszych salach parafialnych, to możemy odczuć to, że jesteśmy razem. Jezus Chrystus daje nam taką możliwość. Możliwość wspólnego działania, aby razem się budować. Apostoł Paweł mówi jeszcze jedną piękną rzecz, że nic i nikt nie może odłączyć nas od miłości Chrystusowej. Ta miłość w nas przez Ducha Świętego potrafi, drodzy, działać cuda. potrafi przełamywać wiele barier, które wcześniej nawet nie moglibyśmy przekroczyć. Nawet o nich nie pomyślelibyśmy. A teraz możemy. Jezus Chrystus przez Ducha Świętego buduje nas coś wspaniałego. Buduje w nas i daje nam siłę i energię. A drodzy, co jest kojarzone z siłą? Oczywiście zamek. Warownym grodem jest nasz Bóg. Apostoł Paweł dobitnie wyraża to w dzisiejszych słowach. W nim i wy zostaliście włączeni we wspólne budowanie, by w duchu stać się mieszkaniem Boga. Drodzy, historia Izraela pokazuje wiele sytuacji, wiele treści, które przemawiają za tym, że wtedy, kiedy swoje życie, swój czas zawierzy się takiej sile, Panu Bogu, to można przetrwać, drodzy, wszystko. Można przetrwać najgorszy czas. A co więcej, tak jak mówi prorok Izajasz, można znowu się spotkać, aby razem budować świątynię Pana. I w tym czasie, który jest nam dany, w czasie, w którym działa Duch Święty, w Jezusie Chrystusie, który jest tym wspaniałym mostem, który łączy nie tylko nas samych, ale łączy również nas z Panem Bogiem. Możemy się spotykać, możemy to, co mamy najlepsze, czyli oparcie na nauce, oparcie w modlitwie. Możemy budować tą wspaniałą twierdzę, którą jest, tym warownym grodem jest nasz Bóg. Drodzy, a to, co zbudujemy teraz, jeśli oprzemy to na dobrych i doskonałych fundamentach, to będzie mogło przetrwać wszystko. Drodzy, ja w to wierzę i życzę wam, aby ten czas był dla nas takim wielkim błogosławieństwem budowania właśnie na Jezusie Chrystusie przez Ducha Świętego, abyśmy mogli ten czas spędzić razem z naszym Stwórcą. Wszystkiego dobrego. Wiele błogosławieństwa Bożego na ten dzisiejszy dzień i kolejne. Zostańcie z Bogiem. Amen.